Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kontroler marki Akai AMX, kontroler DJ-ski. Nie będzie to typowa prezentacja, gdyż kontroler jest już rok na rynku. Natomiast chciałbym wspomnieć o paru fajnych funkcjach tego urządzenia, które mogą się przyczynić, że wybierzecie go właśnie do swoich setów DJ-skich. A więc zaczynamy. Akai AMX, kontroler DJ-ski. Tak jak już wspomniałem wcześniej, nie będę opisywał wszystkich funkcji tego kontrolera, ale wspomnę o takich rzeczach, które uważam są fajne i mogą zdecydować, że właśnie, że kupicie sobie ten kontroler. Mianowicie pierwsze co, to jest wbudowany interfejs audio, czyli kontroler możemy sobie bezpośrednio podłączyć do nagłośnienia. Drugie, kontroler ten pracuje jako mikser, tak? Czyli możemy de facto podłączyć sobie dwa gramofony, dwa CD, kto woli. Oczywiście przełączalne gniazda na line phono. O czym warto wspomnieć, to jest to, że wraz z kontrolerem kupujemy dostęp do pełnej wersji Serato DJ. Kontroler działa jako klucz, a dokupując za $99 expansion pack, możemy spowodować, że kontroler będzie DVS-em, czyli będziemy mogli grać z urządzeń za pomocą kodu czasowego, płyt z kodem czasowym. Fajna sprawa to jest to, że mamy w tym kontrolerze budowany mini InnoFader, czyli cross z regulacją krzywej cięcia. Oczywiście wyłączany, natomiast bardzo fajna też rzecz, że możemy sami go tak naprawdę wymienić. Kolejna fajna rzecz to są kile dotykowe. Po załączeniu sobie przyciskiem touch. Tak jak widać, zupełnie fajnie wycinają. No i ostatnia, uważam, bardzo fajna funkcja, no to jest filtr. Tu z włączoną funkcją touch, tu już bez tej funkcji. Myślę, że wymieniłem najważniejsze rzeczy, które jakby cechują ten kontroler marki Akai. A Wy już sami wybierzcie, czy warto go kupić, czy poszukać innej marki. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!